I feel like I don't belong here. Cześć kochani, z tej strony wasz mentor Wąski, witam was bardzo serdecznie w nowej serii z cyklu Weekend z Horrorem. Dzisiaj wrzucimy sobie na tapetę Still Life. Dotarliśmy, nie wiem, do jakiegoś budynku, szpitala, chyba szpitala nie, bo karetka stoi. Chyba ktoś tu rozpaczliwie potrzebuje kawy. Jeszcze pączka daj. I to jak? Proszę bardzo. Dziękuję. To mi dobrze zrobi. Wie pani co, panno MacPherson? Pani nie jest taka jak reszta tych sztywniaków. Dla mnie pani jest w porządku. Co tam mamy? To co zwykle? Ta, znowu to gówno. Anonimowy telefon, żadnych świadków i kolejna martwa dziewczyna. Ta jest jeszcze bardziej rozwalona niż poprzednie. Jak tu dotarłem, zorientowałem się, że to robota waszego faceta, więc nie zgłaszałem tego nikomu, tylko do Millera zadzwoniłem. Kto tu jeszcze dotarł poza panem? Miller. Jakieś 10 minut temu. A kilka minut po nim Claire. Przygotowuje się pan do roli czarnego Eskimosa? Co za jebana pogoda! No kurwa mać! Może pani w to uwierzyć? Wczoraj było 15 stopni! I skąd ten pieprzony śnieg? No proszę tylko spojrzeć na ten syf! Wie pani, jak ciężko było mi tu dojechać? A opony zimowe masz? Gdzie jest miejsce zbrodni? Wejdzie pani do budynku, po schodach na górę i następnie w prawo. Ten cieniasz Miller słania się przy lodówce. Niech pani tam uważa, panno MacPherson. Można złapać tężca od samego patrzenia. Miller dotarł tu pierwszy, tak? Znowu to zrobił. No, jasne. No, ale się Claire wkurwiła. Wywaliła go na korytarz. No cóż, chyba już czas na mnie. Zobaczę, co tam u Millera. W porządku, agentko MacPherson. Proszę tam na siebie uważać. No to się dowiedzieliśmy bardzo dużo. Czeka na nas jakieś ciało, jakieś zwłoki. Poszlachtowane, pocięte. Tu czarny kolega nam pięknie to wyłożył, wyklarował. Żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Miller przyjechał. No to padno. Idziemy do przodu. What the fuck? Normalnie jak w kryminalnym filmie jakimś. A strach, wejść w taką ruinę. Nie wiem. Spróbujemy, czy tu pójdziemy. Po schodach do góry. No jest Miller przy lodówce, tak jak miał być. Ciekawe, gdzie te zwłoki leżą. O, stary! Przypominają mi się czasy akademii. Pewnego dnia postanowiłam wyruszyć na tor przeszkód zaraz po lunchu. Straciłam wszystko, łącznie ze śniadaniem. Cóż to była za obrzydliwa mieszanina pizzy, jajek i chleba tostowego? Jeśli próbujesz mi jej pomóc, to ci średnio wychodzi. Proszę bardzo, powinno pójść nieco łatwiej? Chociaż aż tak tragicznie tam jest. Co mi możesz powiedzieć? To robota naszego faceta. Ofiara jest w starej wannie. Woda zamarzła. Nie widziałem zbyt wiele. Bogu dzięki. No a tak go ścięło, to jest coś. Kombinuję. Dobra, gdzie jest Claire?
Stare indiańskie porzekadło, podążaj za smrodem. Tam czeka na ciebie mała i gruba, blada twarz. Jezu, Miller, naprawdę nie jestem w nastroju. Przepraszam, jest w łazience. Idź korytarzem do końca, a potem wejdź przez drzwi po lewej. Pracuję teraz koło ciała. Pewnie chcę, żebyś rozejrzała się po mieszkaniu. Masz... Weź aparat. Claire nie chce, żebym się tu kręcił, więc musisz też zrobić zdjęcia. Daj mi aparat. No, mam aparat. Wspaniale. Miller, musisz w końcu przestać to robić. Ty i trupy jakoś do siebie nie pasujecie. Proponuję, żebyś następnym razem na nas zaczekał. Nie możemy ryzykować kolejnych miejsc zbrodni zanieczyszczonych pączkami. Dobrze, agentko McPherson. I skończ wreszcie z tą agentką McPherson. Błagam, wystarczy zwyczajnie Victoria, w porządku? Jasne, Victoria. Muszę zaspokoić swą chorą ciekawość. Gdzie tym razem wylądowali kosmici? W kiblu. Możemy zmienić temat? Jezu, to już chyba mamy 2-0. Claire musi być przeszczęśliwa. No właśnie, raczej nie jest. Myślę, że chce mnie zabić. Zagroziła, że przywiąże mnie do twojej terenówki i będzie wlec po ulicach. Może by to pomogło. Spokojnie. Na razie. Trzym się, stary. Nie trój się pączkami. A my idziemy dalej, Victorio. Halo? Halo? Gdzie jesteś? Ale ona szczęśliwa tu. Poważna sprawa, a ta kobieta... No bez kitu. Lampa policyjna. To nam pomoże lepiej się rozejrzeć, oczywiście z odpowiednim filtrem. Jakieś malunki szatanistyczne. Rozejrzyjmy się dalej. Tu pójdę teraz. Szczury. Tam gdzie syf, tam i szczury. Toż to chore ludzie tu mieszkali. Fajne dekoracje świąteczne. No. Ma ciekawe podejście do pracy. Ale okej. To walizeczka Claire. Nosi w niej swoje rzeczy. To pewnie będzie Claire. Chociaż nie wygląda. Witaj, Clarice. O co to całe zamieszanie? Pomyślmy. Pewien idiota wymiotuje mi na miejsce zbrodni. Nie ma mi kto pomóc, bo tylko ja jestem na tyle szalona, żeby pracować w święta. Odmrażam sobie tyłek. Ciało tkwi w lodzie. Co by tu jeszcze dodać? To powinno pomóc. Kawy? Dziękuję. Nic dziwnego, że byłaś najlepszą z moich podopiecznych. Jak ci mogę pomóc? Rozejrzyj się i zbierz wszystkie dowody, jakie tylko zdołasz. Wystarczająco dużo czasu straciłam, żeby przygotować to ciało dla chłopaków z mięsnego. Wiesz, jakie to są ciule. No nic. Zanim tu weszłam, widziałam chyba jakieś ślady krwi. Możesz zacząć od zebrania próbki, a potem rozejrzyj się dalej. Pamiętaj, że zanim cokolwiek weźmiesz, najpierw zrób zdjęcie. W pomieszczeniu, które kiedyś było kuchnią, zostawiłam walizeczkę. Znajdziesz tam narzędzia, które ci się przydadzą. Jak już zbierzesz dowody, wróć do mnie. Potrzebuję twojej pomocy. Pamiętasz, że działam w terenie? Chyba niezbyt się do tego nadaje. Vic McPherson niezbyt się do czegoś nadaje? Coś podobnego. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie wiem. Chyba potrzebny mi urlop. Skarbie, nie zawsze da się złapać drania po pierwszych 3 ofiarach. Wiem. Ej, może powinnaś nieco odpuścić Millerowi. Odpuścić? Już drugi raz muszę przedzierać się przez jego żygi, żeby zobaczyć, czy pod spodem nie ma jakichś dowodów. Mam mu odpuścić? O nie! Co to, to nie! Dzięki za pomoc. Cała przyjemność po mojej stronie, Clarice. Skończ już z tym! Dobrze, Victorio. To jest chyba ta kuchnia wspomniana. Łyk kawy, będziesz miała jaśniejsze wizje.
wiesz, wiki, opatrunki, sprzęt, nie wiem, co tam potrzeba, wykałaczka. Co ty? Aha. Legadżet, film, dobra. Może powinnam zacząć szukać wskazówek. No poszukamy wskazówek, spokojnie. Tylko poczekaj. Dobrze. Idziemy. Zwiedzimy ten pokój. Aha, tu byłem. Dobra, cofniemy się tam, gdzie ona powiedziała, że potrzebny jest filtr. To było. Gdzie? Tu. Tu byśmy założyli filtr. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. To. Użyj. To, co tu widzimy, to chyba ślady jakiejś krwi. Dobrze. Da radę tu zrobić zdjęcie? To, że to jest aparat, to ja wiem. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Czyli może patyczki higieniczne. Muszę zrobić zdjęcie, zanim pobiorę próbki. Dobra, w porządku. Nie pobiorę próbki palcami. Potrzebuję jakiegoś narzędzia. Nauczymy się na błędach. Fotka jest. Teraz mogę przystąpić do oględzin. Mamy krew. Tu coś będzie. To graffiti wygląda wspaniale w ultrafiolecie. Okej. Aha, czyli tutaj... Dałoby radę? Dobra, to tu można to zdemontować. Wyjdziemy stąd. Spróbujemy tutaj. Musi podejść bliżej. Tu podejdź. Aha. Czyli tu chyba nie założę tego. Potrzebuję jakiegoś narzędzia, żeby tego odpowiednio użyć. No narzędzie mam. O! Kolejna krew, czyli najpierw zrobimy zdjęcie. Ale najpierw się przesuniemy tu bliżej. Dobrze. Zbierzemy dowód. Kolejny. Teraz można tutaj ściągnąć filtr. Sprawdźmy tu.
Mam pozbierać wszystkie dowody zbrodni. Także tutaj mamy filtr, też założymy. Tu, Wiktoria. Wiktoria, chyba że tu się nie da. Zobaczę, co mi tutaj nasza Claire powie. Jestem pewna, że widziałam więcej dowodów, które trzeba zebrać. Okej. Jesteś pewna? No to super. Może tu? O. Muszę się nauczyć tego, żeby intuicyjnie zakładać. Dobra, tu nic nie zrobię. Aha, dwa razy kliknę, ona biegnie szybciej. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Tu zebrałem dowody. Nie muszę brać kolejnej próbki. Nie mogę się zwinąć. Jest tu jeszcze coś do zrobienia. W porządku. Jak jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Dwie próbki mamy. Zresztą... Zobaczmy, czy... Jakbym założył... Czy jeszcze tu coś znajdę. A może by tak użył tego sprayu? Nie da się? Nie da się. Okej. Zabierzemy to z reflektora. Przejdziemy tu. Na pewno znałem życie, będzie gdzieś coś. Co po prostu wygląda naturalnie. Ale nie widać tego na pierwszy rzut oka. Tu te dekoracje, to nie. O co tu chodzi? Dokąd tu pójść? No tu wracam do tej, to nie. Tu mi nic nie da. Tu byliśmy. Cofniemy się. Do tego pokoju. Może tu jest coś? Gdzieś? A, nie mówiłem? Za prosto by był. Teraz założę filtr. Podejdź tu, Wiki. Ale wam powiem, że ta gra robi napięcie. What the fuck? Schronienie? Trzeba walnąć fotkę. Dobrze. Czy jeszcze można coś pobrać tu? Aha, nie mogę tego tutaj użyć. Ja trzeba próbować wszystkich rzeczy. Dobrze, nakładkę filtra zdjąłem. Idziemy stąd. Wróćmy do tej naszej koleżanki po fachu. Teraz? Jestem pewna, że widziałam więcej dowodów, które trzeba zebrać. No to jak widziałaś, to czemu nic nie mówisz? Dziewczyno,
Nie jestem żadnym detektywem. Może tu? Bingo! O. Mamy próbki włosów i włókien. To nie wiem, czy to tym. Aha. Muszę zrobić zdjęcie, zanim pobiorę próbki. Porządku. Weź. Nie mogę tego zebrać dłońmi. Tym? Materiał dowodowy. Włosy. Okej. Czy tutaj coś będzie wartego uwagi? Takie gry polegają właśnie na tej zasadzie, że gdzieś coś jest, a na pierwszy rzut oka tego nie widać i to się sprawdza. Także widzicie sami, że nie kłamałem i to jest prawda. Ale powiem wam, że ta gra naprawdę oddaje wrażenie zabójstwa. Skończyłam. Świetnie. Włóż wszystko, co zebrałaś do mojej walizki. Czuć tą adrenalinę, czuć napięcie i to jest właśnie Still Life. Nie znam tej produkcji, pierwszy raz ją w ogóle w swoim życiu widzę na oczy, ale czuję, że tu coś grubszego się kroi. Okej, wszystko zrobione i ładnie zapakowane. Świetnie, wielkie dzięki, skarbie. I co teraz? Potrzebuję kilku zdjęć ciała, bo za chwilę będzie tu jeden wielki bałagan. Okej. Dobra, to co wiemy? Na razie mało. Prawdopodobnie tak jak w przypadku pozostałych czterech ofiar, przyczyną zgonu było utonięcie, ale to będzie jasne dopiero po sekcji. Ma liczne rany kłute, została też wypatroszona. Wygląda na to, że ofiara nie stawiała oporu. Przypuszczam, że na tym etapie napaści była nieprzytomna. Możesz mi opowiedzieć, co tu zaszło? Nie teraz. Póki co chcę skończyć wstępne testy i przeprowadzić analizę dowodów, które zebrałaś. Dam ci znać, jak skończę. Dobra. Myślę, że już możesz odsłonić jej twarz. Rozpieszczasz mnie. Ale krwi. Cholera. Ja pierdolę. Boże, spójrz na te tatuaże. Ta dziewczyna lubiła ból. Coś mi się wydaje, że to prostytutka. Nie pytaj mnie czemu. Po prostu mam takie przeczucie. To byłoby coś nowego, patrząc na dotychczasowy profil mordercy i jego modus operandi. Wrzucę jej nazwisko do bazy danych i może na coś trafimy. Ja cię pierdolę. Jak się nazywała? Według dowodu, który miała w torebce, nazywała się Cynthia Woods. Możesz zrobić jej zdjęcie bez tej szmaty na twarzy? Potrzebujesz mnie jeszcze do czegoś? Nie bardzo. Po prostu lubię twoje towarzystwo. Ale widzę, że ty raczej wolałabyś być gdzie indziej. Słuchaj, ja już tu sobie poradzę do przyjazdu chłopaków. Wyglądasz na cholernie padniętą. Dzięki, że dajesz mi wolne, ale mówię serio, jeśli mogę ci w czymś pomóc, to zostanę. Naprawdę, dam sobie radę, skarbie. No i tak zupełnie, to ci nie daję wolnego. Wpadniesz do kostnicy po mój raport. Za żadne skarby bym tego nie przegapiła. Do zobaczenia. Dobrze, kochani. To był pierwszy odcinek, dość spokojny. Dowiedzieliśmy się, jak ofiara się nazywa, zebraliśmy próbki dowodów. Adrenalina, napięcie wzrasta. Czuję to po sobie, po tym krótkim zagraniu w tą produkcję. Tak jak mówiłem, co tydzień, w sobotę i niedzielę będą się pojawiały gry typu thriller, horror, psychiczne. Tak jak napisane mam na kanale.
A dziś już się z wami żegnam. Dziękuję. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Ze skrajnego morderstwa żegna was wasz mentor Wąski. Cześć.